Hadriana, czyli inaczej z łacińskiego Vallum Hadriani, stantyczna fortyfikacja obronna rzymskiej prowincji Brytanii, znajdująca się na północy Anglii, w Northumberlandii. Mur Hadriana wyznaczał granicę między rzymską prowincją Brytanii, a niezdobytą nigdy na północy Kaledonią, zamieszkaną przez Piktów. Mur można spacerować na piechotę, żeby całego go przebyć. Byłoby to pewnym wyzwaniem, bo trzeba też trochę czasu, ponieważ jego długość to około 118 km. Mur wpisany jako dziedzictwo historyczne do UNESCO w 1987 roku. Oczywiście mur rozciąga się na całą szerokość wyspy od wschodu do zachodu. Z takich ciekawostek datowanych na rok 118 lub 119, tuż przed rozpoczęciem budowy muru, zacytuję tutaj: pragnieniem Hadriana było zachowanie cesarstwa w stanie nienaruszonym, które zostało mu narzucone przez boskie instrukcje. Widać, że konstrukcja była sprawą prestiżową dla cesarza. Rozpoczęła się w 122 roku naszej ery. No, zapanowanie wspomnianego cesarza. Sam może trochę o kwestiach funkcjonalnych. Teraz sam mur, oprócz roli obronnej, miał też inne funkcje, czy to bramy, które mogły spełniać rolę posterunku oficjalnych, służyło do kontroli przepływu różnych dóbr oraz ludzi. Niektóre obszary na początku istnienia muru zbudowane były z darni oraz drewna. Co do wysokości, było to około 4 metrów. Natomiast szerokość parapetu, na którym pełnili służbę strażnicy, było to od 2 do 3 metrów, więc w sumie sporo. No i również było tam wiele gęsto usianych wieżyczek. Oprócz konstrukcji obronnej, stworzonej, tak jak wspomniałem wcześniej, w celu kontroli przepływu ludności, mur też doskonale służył do zatrzymania wypływu ludzi z prowincji rzymskiej. Ponieważ Rzymianie mieli kontrolę nad tym, kto mógł wchodzić i wyjeżdżać z prowincji, mur był nieoceniony także w kontroli handlu czy też gospodarki. Też należy pamiętać o jeszcze jednym czynniku. Był to psychologiczny, symboliczny aspekt istnienia takiego muru. No, miejscowa ludność nie posiadała takich zdolności inżynieryjnych w tamtym czasie jak Rzymianie. Mowa tu o Piktach, no więc pełnił rolę symboliczną, także robił wrażenie na miejscowej ludności. No i przez prawie 3 stulecia, aż do końca rzymskich rządów w rzymskiej Brytanii, do roku 410, mur był świadectwem potęgi, tak? Potęgi imperium w tamtej odległej prowincji. Głównym celem muru była oczywiście fizyczna bariera. Miała ona spowolnić przekraczanie, wiadomo, wrogonastawionych najeźdźców z północy, którzy no, chcieli plądrować bogatszą prowincję rzymską na wyspie. Możliwe też, że mur nie był ostatnią linią obrony. Na pewno też był punktem obserwacyjnym. W ten sposób Rzymianie mogli ostrzegać po prostu ludność wewnątrz o nadchodzącym ataku. I też sama konstrukcja na pewno odstraszała przed atakiem. Również na pewno spowalniała siły wroga. Dawało to oczywiście czas na przybycie ewentualnych posiłków z fortów. Również pogląd ten jest wspierany przez inny środek obronny, który właśnie znajdował się w okolicy muru. Był on na nasypie lub płaskiej powierzchni tuż przed murem. Znajdowały się tam doły lub dziury, w których trzymano gałęzie lub małe pnie drzew zaplątane w bardzo ostre gałęzie. Użycie takich cierni czy zaostrzonych kołków było wyraźnym
środkiem przeciwpiechotnym i można je było traktować jako rzymski odpowiednik współczesnego drutu kolczastego. Po zakończeniu budowy istnieją pewne dowody na to, iż mur został pokryty tynkiem, a następnie pobielony. No jest to ciekawe, ponieważ jego błyszcząca powierzchnia odbijałaby doskonale światło słoneczne. Byłaby widoczna z dala w odległości na wiele kilometrów. Później będą zdjęcia, więc można będzie zobaczyć, jak naprawdę majestatycznie to wszystko wyglądało, no i miał też efekt użyteczności dobrej. Sam Hadrian zakończył politykę rozszerzania imperium prowadzoną przez swojego poprzednika Trajana i zamiast tego skupił się na obronie oczywiście obecnych granic imperium. Podobnie właśnie tutaj w wielkiej współcześnie Brytanii, a wtedy rzymskiej Brytanii. Sam Hadrian, podobnie jak Augustus, wierzył w wykorzystanie naturalnych granic, takich jak rzeki. Na przykład w Europie były to, czy też w Azji, na Bliższym Wschodzie był to Eufrat, a w Europie Ren oraz Dunaj. No, Brytania nie posiadała jednak żadnych takich naturalnych granic, no więc powstał zamysł zbudowania muru, który miał oddzielić, wyraźnie oddzielić północną część wyspy od reszty, która już była kontrolowana w znacznym stopniu przez Rzymian, a północna w zasadzie nigdy. No i wraz z rozpoczęciem budowy w 122 roku na całej długości muru zbudowano też forty, w których stacjonowało około 600 ludzi oraz tak zwane zamki milowe. Z angielskiego to milika są, w naszym języku nazwijmy to zamkami milowymi. Były to jakby małe ośrodki militarne, bardzo małe, mieściły od 12 do 20 ludzi tylko. Takie jakby, powiedzmy, strażnice. Zbudowanie samego muru, czy też większej jego części, zajęło około 6 lat, a prace wykonały 3 rzymskie legiony. Łącznie było to około 15 tysięcy żołnierzy. Co ciekawe, legioniści nie stacjonowali na murze Hadriana. Pełniły tam służbę jednostki pomocnicze oraz kawaleria. Podczas budowy same plany uległy zmianie. Zmniejszyła się szerokość konstrukcji muru. Mur pierwotnie miał być zbudowany pomiędzy dzisiejszym Newcastle, czyli tam, gdzie ja zacząłem wizytę, i Bones. O szerokość 10 rzymskich stóp. Oczywiście cały z kamienia. Chociaż na początku tylko 3/5 muru zostało właśnie zbudowane z kamienia, a pozostała część muru na zachodzie powstała z wcześniej wspomnianych przeze mnie darni. No ale oczywiście z biegiem czasu zastąpiono ją kamieniem. Wiązało się to prawdopodobnie na początku z brakiem zasobów do wykorzystania podczas budowy. Na południe od muru znajduje się głęboka na 3 metry konstrukcja przypominająca rów z dwoma równoległymi końcami biegnącymi od niego na północ oraz południe, znana po prostu jako Wallum. Wallum i mur biegną mniej więcej równolegle przez prawie całą długość muru, z wyjątkiem dwóch fortów na wschodnim krańcu budowli, gdzie Wallum mógł być po prostu uważany za zbyteczny ze względu na bliskość rzeki Tyne na północnym brzegu, której kończył się lub zaczynał właśnie mur. W rejonie Bones ściana była pierwotnie zbudowana oraz kolejny powiem z darni, no, z powodu właśnie braku wapienia do produkcji zaprawy.
Kolejno mur torfowy został zburzony i zastąpiono od nowa murem kamiennym. W zasadzie miało to miejsce w dwóch etapach. Pierwsza właśnie za panowania Hadriana, a druga po ponownym zajęciu muru Hadriana, a po opuszczeniu muru Antoniusza, który znajdował się 160 km na północ od tutaj muru Hadriana. No i mogę jeszcze dodać, że linia nowego kamiennego muru biegnie raczej nie na miejscu darniowego, ale wzdłuż muru darniowego. Uważa się też, że po zbudowaniu i przy pełnej obsadzie na wale Hadriana stacjonowało prawie 10 tysięcy żołnierzy, no więc była to dość spora liczba jak na tamte czasy. No i oczywiście nie byli to ludzie werbowani lokalnie, z lokalnych terenów, lecz byli to właśnie sprowadzani z innych części imperium, z innych prowincji. No, do nich obowiązków oczywista sprawa należała obrona granic, kiedy tymczasem wojska znajdujące się właśnie we wcześniej wspomnianych zamkach milowych czy tych wieżyczkach miały za zadanie bardziej taką kontrolę. W latach po śmierci Hadriana w roku 138 nowy cesarz Antoniusz Pius pozostawił mur w roli wsparcia. Generalnie można powiedzieć, że nawet go porzucił. Rozpoczął budowę nowego muru o nazwie właśnie historycznej tutaj Antoniusza, o której wspomniałem troszkę wcześniej. Wspomniany Antoniusz nie był w stanie podbić północnych plemion Piktów, więc kiedy kolejny cesarz, Marek Aureliusz, wstąpił na tron, porzucił on z kolei mur Antoniusza, no i ponownie zajął mur Hadriana. Ustanowił ją jako główną barierę prowincji i imperium na północy w roku 164. Kolejno w latach 208 do 211 następny z cesarzy, Septimus Sever, ruszył ponownie na północ z zamiarem podbicia Kaledonii i ponownie tymczasowo zajął mur Antoniusza. Jednak kampania nie przyniosła jakichś decydujących rozstrzygnięć i ponownie Rzymianie wrócili na mur Hadriana. To jest generalnie tyle, jeśli chodzi o jakieś tutaj generalne wiadomości, o których chciałem troszkę opowiedzieć, jako wprowadzenie jakieś historyczne i tak dalej. Mur jest cały czas, ja tam byłem około 15 lat temu, no zrobił na mnie spore wrażenie. Widziałem dwa forty, o czym będzie trochę później w zdjęciach. Pejzaże są świetne, więc myślę, że jeśli ktoś może polecam wycieczkę w tamte rejony. Poza tym jest tam Park Narodowy Northumberlandia, o ile dobrze kojarzę nadal, więc warto zobaczyć też. Chciałem jeszcze tutaj pokazać opracowanie, które kupiłem na miejscu w jednym z muzeów. Cena nie była zbyt wygórowana. Jest to 4 funty, jak widzimy tutaj na dole, nawet nie całe. Trochę pokażę. No, opracowanie jest fajne, dużo można się dowiedzieć. Jeśli znamy troszeczkę angielski w stopniu, prawda, komunikatywnym, no to dowiemy się dużo informacji tutaj z tego. Bardzo fajnie rozkładane tutaj, tak? Proszę bardzo. Świetna książeczka. Proszę, muszę sobie zobaczyć pokrótce. No jest tego troszeczkę. No ja tutaj robiłem też podobne zdjęcia, tak? Proszę bardzo. Jeszcze raz, ciekawe co teraz tam mają w tym momencie. Okej. Teraz może w dalszej części filmiku będzie mapka, którą też tam kupiłem, przedstawiająca sama mur, no i miejsca, które udało mi się w ciągu tam paru dni odwiedzić, także dzięki i zapraszam do oglądania. Wspomniana mapa
Jeśli się wpatrzymy, zaznaczone są tutaj różne forty. Ja, które zwiedziłem, najbardziej godne uwagi to Halstead, Chester's i South Shields właśnie, Newcastle, czyli Arbeia, Cilurnum i Werkowicium. Zapraszam na zdjęcia. Różne znaleziska z muzeum. Tutaj będzie ciekawa historia człowieka o imieniu Barates, który kupił niewolnicę z lokalnego plemienia, a następnie uwolnił ją. Ona wyszła za niego za mąż, no a po śmierci udekorował nagrobkiem wystawnym w stylu wschodnim, palmerskim. Tutaj kolejny nagrobek. Widzimy kawalerzystę, który miał własnego niewolnika. Tablica upamiętniająca zaopatrzenie fortu w świeżą wodę za pomocą akweduktu. Brama, ruiny. Pretorium, gdzie trzymane były pieniądze dla żołnierzy. Latryna. Ruiny baraków. W oddali widać zrekonstruowaną bramę z piaskowca. Tutaj droga, szczątki drogi i brama druga. Baraki. Na następnym zdjęciu kanał irygujący na środku ulicy przed dziedzińcem. Po lewej był dziedziniec, natomiast tutaj są baraki, przerobione też na stajnie, dla kawalerii. Brama wejściowa do fortu, z jednej strony widoczny jest akwedukt. Kolejna brama. Kolejna, lepiej zachowana. Pretorium, dom dowódcy. Hipokaust w domu dowódcy. Wcześniejsza struktura widoczna na tle nowszych dobudówek. Łaźnia w domu oficera. Dziedziniec, będzie widoczna przestrzeń przed domem oficerskim. Łaźnia, nisze ładnie widoczne tutaj, dobrze zachowane. Pomieszczenie na boiler. Łaźnia też dosyć dobrze zachowana, widać wyraźne podstawowe struktury budynku. Jest tu także muzeum, w którym różne znaleziska znajdują się i można to odwiedzić także. Po drugiej stronie był także most, widoczny na jednym ze zdjęć nad rzeką Tyne, w murze Hadriana. To jest otoczenie wokół fortu. Będzie to pokazane z zachodniej i wschodniej strony. Tutaj, jak widzimy, widoki są naprawdę piękne, nawet współcześnie rozciągają się wspaniałe krajobrazy. To jezioro jest widoczne. Klify. Przestrzeń, jak widać, jest ogromna, więc obserwacje w tamtych czasach na murze dla żołnierzy wspaniałe, wspaniałe. Ogromne przestrzenie Northumberlandii. Tutaj widać
jak resztki muru zostały użyte na niektórych zdjęciach do współczesnych zagród przez miejscową ludność. Przykład. Tutaj przykład wieżyczki fortu już. Droga militarna, o której będzie później, w innej części może. Fragmenty magazynu, tutaj widoczne są kamienne filary, na tych filarach były deski, no dawało to dobrą cyrkulację. Latryna, tu na zewnątrz latryna, po środku tam miejsce do mycia rąk, prawda. Tu rzut na budynki na zewnątrz fortu, brama, baraki, ponownie jesteśmy na zewnątrz, fragment muru fortu, widać jego solidność, chociaż niewiele zostało do tej pory. No i tutaj znowu będzie bardzo efektownie, za chwileczkę, jeszcze ponownie mur, mini castle w oddali. Widok prawie całościowy na pozostałości fortu. No i chyba teraz najbardziej charakterystyczne fragmenty na zachód. To jest właśnie dość klasyczne na folderach reklamowych. Często można właśnie to ujęcie zobaczyć. Mur wijący się jak wąż. Teraz będą same zdecydowanie piękne widoki. Oddaliłem się trochę od fortu, no jest co podziwiać. Północna Anglia ma klimat swój, to też trzeba przyznać. Tutaj ujęcie z samochodu. I bardzo solidne pozostałości po murze, właśnie tutaj pod sam koniec. Ostatnie zdjęcie to brama parzących stopek. Co ciekawe, były tam dwa wejścia zewnętrzne i wewnętrzne, baraki. Bardzo dobrze można było w ten sposób kontrolować przepływ ludności. Opuszczamy okolice Hausteads, fortu Hausteads, nadal niezłe widoki jeszcze. I będziemy się kierować w kierunku Walton Crags. Jesteśmy na Walton Crags. Widzimy tutaj niezłe klify, w pewnym sensie urwiska, naturalna zapora, bez potrzeby powstawania muru, ale oczywiście powstał,
Walton Cracks zawiera najbardziej widowiskową część muru Hadriana. Solidne, bardzo wyraźne podstawy widoczne są tutaj w tym miejscu. Niestety pogoda się pogorszyła. Angielska pogoda dała o sobie znać. Zachmurzyło się, padał deszcz. Najlepiej tutaj zachowane części muru, wieżyczka. Wracając do najlepiej zachowanych części fragmentów muru, są one gdzieś na wysokość metr, troszkę więcej, 1,5 metra. Bardzo dobry zarys jest tutaj widoczny tego muru. Była to kiedyś potężna konstrukcja. Legioniści w trakcie budowy wykorzystali naturalne zasoby tego miejsca i wkomponowali też niejako część budulca w sam mur. Przykład tego właśnie. Wijący się wąż muru ponownie. Świetnie widoczne pozostałości. I oczywiście zaczęła trawa porastać na samym murze także, więc no tak to wygląda niestety. Przy okazji widać, jak wiatr bardzo mocno wiał, ta trawa się tutaj poddaje ruchowi powietrza. No, relaksacyjne, świetne miejsce. Do zobaczenia. Pod sam koniec będzie Mini Castle z dość dobrze zachowanym filarem wejściowym bramy do współczesności. Dzisiaj nieco chłodniej, inna sceneria, ale chciałem opowiedzieć trochę więcej właśnie o kolejnej serii zdjęcia Burakum. Burakum było fortem, a później miastem w rzymskiej prowincji Brytanii. W czasach swojej świetności było to największe miasto w północnej Brytanii i też stanowiło jego stolica prowincji. Miejsce to pozostało zajęte nawet po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego. No i ostatecznie rozwinęło się dzisiejsze miasto York w północnej Anglii, w Yorkshire. We Burakum zmarło dwóch cesarzy rzymskich. Septimus Sever w 211 roku naszej ery oczywiście i Konstancjusz Chlorus w 306 roku naszej ery. Nazwa Eburakum pochodzi prawdopodobnie od brytyjskiego słowa Eburakon, co oznacza miejsce cisu. Rejon podczas inwazji pierwszej Rzymian zasiedlało plemię brigantów, przychylnie nastawione do Rzymian, no ale kiedy przywództwo brygantyjskie zmieniło się, stając się bardziej wrogie Rzymowi, rzymski generał Cerialis poprowadził właśnie 9 Legion na północ, no i założył w 71 roku naszej ery
początek właśnie osady. Twierdza została wybudowana na płaskim terenie nad rzeką Ouse. W pobliżu jej skrzyżowania z inną z rzek o nazwie Foss. W tym samym roku Crialis został mianowany właśnie gubernatorem Brytanii. Legion liczył około 5,5 tysiąca ludzi i zapewniał nowe możliwości handlowe, prawda, od początku dla przedsiębiorczej miejscowej ludności, która na pewno przybyła właśnie do Eburakum z czasem, no aby korzystać z nowych możliwości. Potem w rezultacie tego wokół twierdzy wyrosło stałe osadnictwo cywilne, zwłaszcza po jego południowo-wschodniej stronie. Cywile osiedli się również po przeciwnej stronie Ouse, początkowo wzdłuż głównej drogi z Eburakum na południowy zachód. Pod koniec II wieku wzrost znacznie przyspieszył osady. Wytyczono ulice, wzniesiono budynki nowe, użyteczności publicznej, powstały nowe domy właśnie nad rzeką. No, rozbudowała się znacznie osada. Układ twierdzy był również zgodny ze standardem dla twierdz legionowych z drewnianymi budynkami wewnątrz kwadratowej granicy obronnej. Umocnienia pierwotne składające się po prostu z drzewa zostały zbudowane przez 9 Legion właśnie między 71 a 74 rokiem. Wstępnie zastąpiono je glinianym kopcem z frontem z darni na dębowym fundamencie drzewnym. No, a ostatecznie dobudowano drewniane blanki, które końcowo zastąpiono wapiennymi murami oraz basztami. Oryginalny drewniany obóz został odnowiony kolejno przez Agricole w 1981 roku, zanim został całkowicie przebudowany w kamień między 107 a 108 rokiem. Twierdza została obsadzona wkrótce potem przez 6 Legion. Prawdopodobnie stało się to w roku 118, czyli jak wspomniałem wcześniej, w roku, kiedy zapadła decyzja o budowie murze Hadriana, no i oczywiście Hadrian przebywał w tamtym czasie także w Eburakum. Wymieścił tam 6 Legion. Cesarz Septymus Sever kolejno odwiedził twierdzę w roku 208 i uczynił z niego swoją bazę do prowadzenia kampanii w Kaledonii, czyli prawda, w dzisiejszej Szkocji. Mur w tym czasie został prawdopodobnie zrekonstruowany podczas jego pobytu. Dwór cesarski miał siedzibę w Yorku w tamtym czasie co najmniej do roku 211, kiedy Severus zmarł. Na jego następcami zostali jego synowie Caracalla i Geta, którym towarzyszy dość mroczna historia, ale o tym może nie teraz. W każdym razie Sever został skremowany w Eburakum wkrótce po swojej śmierci. W późnym III wieku zachodnie imperium doświadczyło zawirowań sporych politycznych oraz gospodarczych. Brytania przez pewien czas oderwała się od Rzymu razem z Galią i była rządzona przez uzurpatorów. I właśnie po pokonaniu ostatniego z nich cesarz Konstancjusz I przybył do Eburakum i w roku 306 stał się drugim cesarzem, który tam właśnie zmarł. No, jego syn Konstantyn został natychmiast ogłoszony następcą przez wojska stacjonujące w Eburakum. No i mowa tutaj oczywiście o znanym Konstantynie Wielkim, któremu zajęło 18 lat, by stać się jednym władcą całego Imperium Romanum. Ale pomimo tego zachował pewne zainteresowanie wciąż Eburakum. A rekonstrukcja właśnie południowo-zachodniego frontu twierdzy z wielobocznymi frontowymi wieżami i dwiema wielkimi narożnymi wieżyczkami, z których jedna właśnie, która jest przedstawiona na zdjęciu później podczas filmiku, bardzo dobrze uwidoczniona, no przetrwała do dzisiejszych czasów, no i jest to prawdopodobnie jego zasługa, więc fajne dziedzictwo historyczne. No, należy dodać też, że w kolonii podczas panowania Konstantyna no, nastały czasy dużego dobrobytu. Kolejno dla Rzymian Eburakum było głównie bazą wojskową na północy Brytanii, a po trzeciowiecznym podziale prowincji stała się stolicą północnej Brytanii Inferior,
Wspomnę jeszcze tylko, że do 237 roku Eburacum stało się kolonią, czyli dostało najwyższy status prawny, jakim rzymskie miasto mogło osiągnąć. No i było to zaledwie jedno z czterech w całej Brytanii, więc był to ważny ośrodek na wyspach. Ten znak cesarskiej przychylności był prawdopodobnie też uznaniem Eburacum za największe miasto, no i stolicy, i samej stolicy prowincjonalnej. Mniej więcej w tym samym czasie Eburacum stało się samorządne, z radą złożoną z bogatych mieszkańców, w tym kupców i weteranów. Jeszcze wrócę trochę tutaj. W 296 roku Brytania Inferior została podzielona na dwie prowincje o równym właśnie statusie, no a Eburacum stało się prowincją Brytanii Sekunda. Jako ruchliwy port i stolica prowincji właśnie, było to kosmopolityczne miejsce, miasto, no, z mieszkańcami, jak się domniemiewa, z całego dosłownie imperium. Znaleziono też szereg dowodów rzymskich wierzeń religijnych wśród mieszkańców Eburacum, w tym ołtarze Marsa, Herkulesa, Jowisza oraz Fortunę. Pod względem odniesień najpopularniejszymi bóstwami były duchowa reprezentacja Eburacum i bogini matki. Istnieją również dowody na istnienie bóstw lokalnych oraz regionalnych. Dowody wskazujące na kult wschodnich bóstw znaleziono też podczas wykopalisk właśnie w Yorku. Na przykład znaleziono dowody kultu Mitry, który był popularny zwłaszcza wśród wojskowych, w tym rzeźbę przedstawiającą właśnie Mitrę zabijającego byka i dedykację dla Arimaniusza, czyli Boga Zła w tradycji Mitry. Innym przykładem jest poświęcenie świątyni Serapisowi, helenistyczno-egipskiemu bóstwu, przez dowódcę właśnie 6. Legionu, więc ciekawe są to rzeczy. Inne też znane bóstwa właśnie z Eburacum to Tetyda, Veteris, Venus, Silvanus, Toutatis, Chnoubis, no i cesarski Numen. Eburacum koniec końców istniała również wspólnota chrześcijańska, chociaż nie wiadomo, kiedy powstała po raz pierwszy, a pod względem archeologicznym praktycznie nie ma o niej żadnych zapisów. Pierwszym dowodem istnienia tej wspólnoty jest dokument odnotowujący obecność biskupa Eboriusza z Eburacum na soborze w Arles. Stolica biskupia w Eburacum nazywała się po łacinie Eboracensis, a biskupi ze stolicy uczestniczyli również w pierwszym soborze nicejskim w 325 roku, soborze w Sernika i również soborze w Arminium. Nazwa zachowała się w skróconej formie Ebor jako oficjalne imię arcybiskupa Yorku. Generalnie to chyba tyle. No, zapraszam po prostu, jeśli ktoś jest zainteresowany, do dalszej części na oglądanie zdjęć. Po troszkę przybliżyłem historię samego Eburacum. Niestety nie zaopatrzyłem się podczas wizyty w żadne opracowanie, tak jak w przypadku muru Hadriana wcześniej, no ale myślę, że będzie to też interesujące. No i dzięki wielkie. Ściana baraku. Forteca Eburacum była dosyć dużym miejscem stacjonowania Rzymian w północnej Anglii oczywiście. Widać to potężne to pozostałości właśnie po barakach. Tutaj zasypany fragment. Ściany były potężne. Zdjęcie współczesne prowadzące do właśnie owej ulicy, którą tu widzimy, która jest zachowana w podziemiach pod katedrą. Niesamowite, iż do naszych czasów się to zachowało. Tablica, spękana tablica z inskrypcją rzymską. Fragmenty tutaj będą zdobień naściennych, które udało się w jakimś sensie pokazać tutaj zwiedzającym.
kolejne fragmenty muru, fortecy. Bardzo to było solidne. Jesteśmy na zewnątrz. W zasadzie tutaj rzymskie pozostałości ograniczają się do podstawy muru fortecy, bo już dalsza nadbudówka jest z czasów późniejszych, saksońskich. No ale oczywiście, jak to mamy przykład ogólnie w Brytanii, no późniejsze osadnictwo wykorzystywało rzymskie pozostałości. No widać to na zdjęciach, wyraźnie można oddzielić, jeśli się dobrze człowiek w nie wpatrzy, co jest poprzedniej epoki, rzymskiej epoki, a co już było później nadbudówką. Choćby tutaj. To daje wyobrażenie, jest to tylko fragment rogu fortecy, jak duża, duża była ta forteca w czasach rzymskich. Pomnik Konstantyna. Wiąże się z tym oczywiście historia samego Konstantyna, który odwołał się tutaj imperatorem, no i wyruszył później do Rzymu, gdzie w konsekwencji został tym imperatorem. W każdym razie to była jego siedziba. Tutaj pozostałości po łaźni. Resztki kolumn rzymskich. Tutaj jest rzut, gdzie jestem właśnie na wspomnianej katedrze i patrzę w dół. No jednak to była monumentalna kiedyś budowla. No tutaj właśnie jest fragment ocalałej jednej z takich kolumn. No zdjęcie na tle przechodzącej kobiety daje nam tu wyobrażenie, jak potężne to było prawie 2000 lat temu. Opis właśnie wspomnianej kolumny, która się tu przewija na slajdach. Kanał, gdzie do tej pory woda płynie obok ulicy. No niesamowite to jest, tak? Fragment muru, no niesamowite. Teraz będzie ostatni dział o wieżach na wybrzeżu Yorkshire. Pierwsza z nich, stacja Filey. Była to rzymska stacja ostrzegawcza, datowana na późny IV wiek naszej ery. Erozja osunęła około 2/3 z całości stacji, ale w czasie, gdy ona funkcjonowała, przylądek miał o 200 metrów szerokości i więcej. Linia brzegowa sięgała dużo dalej właśnie w głąb morza niż dzisiaj. Stacja znajduje się obecnie na bardzo wąskim przesmyku lądu. Odkryto ją w 1857 roku podczas osunięcia się klifu do morza. Okej, stacja Filey jest najbardziej wysuniętą na południe z całej grupy 5 stacji, które znajdują się właśnie między tym miejscem a Huntcliffe, blisko Saltbar. No właśnie nazwy, które wymieniam, są na późniejszym zdjęciu tutaj opisane, zaznaczone. Mogą też tam znajdować się inne stacje, które po prostu wchłoną morze lub wciąż czekają na odkrycie nieodkryte. Stacje wybudowane były pod koniec rzymskiej okupacji Brytanii i były odpowiedzią na zagrożenie ponownie ze strony Piktów z Kaledonii, dziś Szkocji. Odkrycie dwóch willi w okolicy właśnie Scarborough i Bridlington pokazuje, że region ten dobrze prosperował, no i właśnie wymagał pewnego rodzaju ochrony. Stacja składała się z wieży, wysokość około 20 metrów. Stała w centrum właśnie małego dziedzińca, otoczono właśnie murem. Był też rów i niski wał na zewnątrz. Właśnie tutaj później na zdjęciu są te 4 bloki z wieży, które zostały odnalezione. Dostrzeżemy tam, że każdy z nich miał gniazdo do podtrzymywania pionowych belek.
Wracając do samej wieży, ze szczytu wieży można było obserwować duży obszar właśnie morza, no i zawiadamiać o zbliżeniu się wroga najeźdźcy. Co do samej stacji Filej, została ona prawdopodobnie zburzona w średniowieczu, no i właśnie niektóre kamienie zostały użyte do konstrukcji pobliskiego kościoła Filej. No tak właśnie się to przeważnie kończy, jeśli chodzi o antyczne budulce, że tak powiem dziwnie. Teraz może jeszcze o drugiej stacji w Scarborough. Powstała ponad 1600 lat temu, w podobnym czasie oczywiście jak ta Filej. Też prawdopodobnie kwadratowy kształt, mur, otoczona murem oczywiście rowem i tak dalej. Dokładne przeznaczenie stacji nie jest do końca znane, ale powiedzmy, że ogień mógł być tam rozpalany na szczycie takiej stacji czy wieży, jakoś też światło nawigacyjne dla statków przybrzeżnych. Też była jedną prawdopodobnie z wielu w całym łańcuchu wież obserwacyjnych. No i można było w ten sposób sygnalizować, posyłać wiadomość w górę czy tam w dół wybrzeża, alarmować jednostki militarne, obronne, wojsko, tak. Też pewną alternatywą mogło być używana lokalnie, by ostrzyć osadników, prawda, o zbliżającym się najeździe. Zbudowana była ona z myślą, by umocnić właśnie obronę Brytanii po masowej barbarzyńskiej inwazji w 367 roku, właśnie naszej ery. Generalnie jej powstanie przypisuje się Magnusowi Maximusowi, który proklamował się imperatorem i rządził Brytanią między właśnie 383 rokiem a 388. Sama stacja w Scarborough zajmowała dobrą pozycję z widokiem na ląd, wybrzeże, w górę, w dół oraz morze. Oryginalnie nie była tak blisko oczywiście klifu, lecz przez, prawda, 1600 lat morze po prostu pochłonęło część klifu. Fajnie i dzięki za uwagę. Pierwsza z wieży w Scarborough. W oddali widzimy zamek, prawdopodobnie kamień z wieży rzymskiej został użyty do jego budowy. Bały, piękny widok na klify i morze północne. Ponownie widok na zamek. I druga wieża w pobliskim Filej. Niedaleko Scarborough. Tutaj nazwy miejscowości znajdujących się w pobliżu Filej wraz z odległościami do nich. I na ostatnich slajdach będą cztery kamienne filary z otworami w środku. Prawdopodobnie otwory te służyły do umieszczania. Były tam umieszczone drewniane belki. Owe filary, podstawy filarów przed hotelem Filej zostały umieszczone na publicznego widoku odwiedzających. Troszkę historii. Mur Antoniusza, znany pod łacińską nazwą Valum Antonini, był fortyfikacją darniową, opartą na kamiennych fundamentach, zbudowaną przez Rzymian w poprzek dzisiejszego centralnego pasa Szkocji. Powstał około 20 lat po murze Hadriana. No i intencjonalnie miał go zastąpić. Co do długości, to było to około 63 km. Wysokość metr niższy aniżeli poprzednik, mur Hadriana, ale za to szerszy na 5 metrów. Również bezpieczeństwo wzmacniał głęboki rów po stronie północnej. No a na szczycie wału ziemnego muru Antoniusza znajdowała się drewniana palisada. Ruiny są mniej widoczne niż w przypadku muru Hadriana. A to dlatego, że sama murawa właśnie i drewniana ściana w dużej mierze po prostu z biegiem wieków zwietrzały. Budowa rozpoczęła się w 142 roku naszej ery na rozkaz wspomnianego cesarza Antoniusza Piusa,
trwała około 12 lat. Mur zawierał 16 większych fortów. No i również były też mniejsze forty między nimi. Ruch wojska odbywał się podobnie jak w przypadku muru na niżej na południu, no, drogą wojskową. Szybko został opuszczony natomiast mur, zaledwie po 8 latach, a garnizony same wróciły na bardziej stabilny mur Hadriana. No i większość muru oraz znajdujących się tam fortyfikacji została zniszczona. Czas zatarł niemalże wszystko, ale niektóre pozostałości są widoczne, które utrwaliłem właśnie i będą w późniejszej części materiału. Sam mur Antoniusza był prostszą fortyfikacją niżeli mur Hadriana. Nie posiadał dodatkowego systemu rowów na południu, jak to jest w przypadku Hadriana. Kamienne fundamenty i ściany skrzydeł jednak oryginalnych fortów na murze Antoniusza świadczą o zamiarze, iż pierwotny plan jednak zakładał budowę kamiennego muru, no ale z jakichś powodów po prostu zostało to porzucone. Najlepszym fragmentem, pozostałością po forcie jest Row Castle. No i będzie to w dalszej części materiału, oczywiście. Mur został opuszczony bardzo szybko, jak wspomniałem wcześniej, ledwie 8 lat po ukończeniu, w 162 roku naszej ery, kiedy to garnizony wycofały się niżej na mur na południu. Ale z czasem mogłoby się wydać, że osiągnięto jakieś porozumienie właśnie w tej części Kaledonii. Prawdopodobnie udało się utworzyć jakieś państwo buforowe. Nawet była nazwa na to rzymska, znana jaka Stara Północ. Natomiast po serii ataków w 197 roku, jako że Piktowie byli oczywiście wrogo nastawieni, niespokojni, nie tolerowali jednak tych Rzymian, Septymius Sewer przybył do Szkocji i rozpoczął kampanię w roku 208 właśnie przeciwko Kaledończykom. Natomiast jednak nie przyniosło ona jakiegoś definitywnego rozstrzygnięcia poza głęboką penetracją tam północnej Szkocji. I w zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o obecność rzymską właśnie w Kaledonii, w dzisiejszej Szkocji. Też nie ma żadnych materiałów podczas właśnie inwazji Severa, jakoby mur Antoniusza został jakoś specjalnie ponownie ufortyfikowany, restaurowany, wzmacniany. Jeszcze z takich może ciekawostek dotyczących Antoniusza, muru Antoniusza Tolińskiego. W 2008 roku został jednak wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako ważny monument historyczny. No i to jest chyba ostatni mój materiał w związku właśnie z prowincjami północnymi w Brytanii. Jeśli się spodobało, no to proszę dać jakiś znak, nie wiem, lajka, prawda? No mam nadzieję, że będzie jakieś pozytywne przyjęcie. Zdaję sobie tutaj sprawę, że materiał jest bardzo amatorski. Też dosyć zdjęcia były robione i filmiki dosyć dawno, około 15-16 lat temu, podczas mojego pobytu właśnie w Brytanii. No mam nadzieję, że ktoś to oglądnie i dowie się czegoś ciekawego w związku z historią tamtych regionów. Także super, dziękuję za uwagę, dzięki. Tutaj jesteśmy na cmentarzu koło Glasgow. Znajduje się tu sekcja fundamentów muru Antoniusza. Szerokość około 5 metrów. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak przecina go kanał. Góra była wysoka na około 3-4 metry. Zbudowana właściwie ze zdarni, z ziemi. Jedynie szkielet konstrukcji był drewniany, zwrócony frontem naprzód. Na kilku kolejnych zdjęciach będzie druga sekcja fundamentu. Na dalszych zdjęciach z kolei chciałbym przejść do znajdującej się łaźni oraz latryny.
To miejsce jest oddalone około 1 kilometra od cmentarza. Ściany łaźni wykonane były z drewna oraz kamienia wytynkowane były w środku oraz na zewnątrz. Wewnątrz znajdowała się specjalna ochrona przeciw wodzie, wykonana z zaprawy murarskiej. Użyto również dachówek gruntowych. Niektóre okna były wyglazurowane, strop był drewniany, podłoga z kamienia. Tam, gdzie właśnie były ciepłe pomieszczenia, podłoga wzniesiona była na ściankach lub w specjalnych piralach, by umożliwić ciepłemu powietrzu właściwą cyrkulację. Również ściany w cieplejszych pomieszczeniach łaźni posiadały otwory w celu ogrzewania. No i mamy jeszcze fragmenty wspomnianej przeze mnie latryny. Może coś więcej jeszcze o samych ruinach. Odkryto je w 1973 roku. Niektóre oryginalne ściany i podłoga, zaprawa przetrwały, ale ekspozycja na światło dzienne, prawda, wydobyta z ziemi, szybko stała się przyczyną ich rozkładu. W chłodnych pomieszczeniach właśnie podłoga została zastąpiona współczesną, co widać na zdjęciach. Z kolei w innych miejscach, gdzie było to konieczne, także użyto współczesnej. No a beton tutaj użyty był w celu zaznaczenia pozycji brakujących części łaźni. No i to w zasadzie tyle tutaj. No tutaj w Kaledonii, w Szkocji, no nie odnajdziemy tak widowiskowych ruin jak właśnie na północy Anglii, w Murze Hadriana. Ale też są pozostałości, widać tutaj na zdjęciach wyraźnie. Tutaj widzimy kanał. No był to kompleks też jakiś mniejszy, rzymski, przez pewien okres czasu. To właśnie ta podłoga, o której wspominałem, widać wyraźnie. Znak Rogue Castle, czyli fort, bardzo małych rozmiarów, około pół akra, ogrodzony parą dołów i zamkowym wałem. Kohorta z północnej Francji pełniła tutaj służbę. Z kolei teraz znajdujemy się już na właściwym murze Antoniusza, zamkowy wał i dół. Równolegle tutaj w lesie łatwo można rozpoznać wojskową drogę. Sam dół był tak nieznaczny, iż zaniechano jego dalszej eksploracji. Dodatkowo na końcu lasu, w przyległym polu, znajdował się mały rzymski fort, niewidoczny współcześnie. Również droga wojskowa obecnie jest teraz pod zarośniętym wałem. Sama jej szerokość to 7 metrów. Oczywiście powierzchnia miała wybrukowaną kamieniami. No i przejdziemy jeszcze teraz do najciekawszej części. Ta sekcja muru jest najlepiej zachowana na całej linii muru Antoniusza. Ziemiany mur, teraz trawiasty, oczywiście kopiec. No super jest tutaj widoczny. No i w dalszej części będą już moje filmiki, jak spaceruję tutaj właśnie pośród najlepiej zachowanych części muru Antoniusza w ówczesnej Kaledonii, a teraz Szkocji. Pogoda nie dopisała, bardzo wiało, jak zobaczycie Państwo.
małe górki. Thank you.
Last Picture. Rzymskie lilie, czyli inaczej system rzymskich dołów składał się z 10 rzędów po 20 dołów w linii w ciągu fortowego wału. Zachowała się tylko część znaleziska. Doły miały głębokość około metra. Umocowane w nich były pionowe ostre pale pokryte chrustem dla kamuflażu. No i filmik, proszę bardzo. Lilia? What's...